Witam, ja jestem Antares, a to jest kolejny odcinek ze zwariowanych parków rozrywki. Jesteśmy po raz trzeci w zaginionej Atlantydzie. A może od razu zadania sobie przeczytamy i właśnie tak. Całkowity miesięczny z kolejek 1050 to chyba będzie najtrudniejszy tutaj z tych zadań. Minimalna wartość parku 60 tysięcy i minimalna długość 610 metrów, jedna kolejka. Ok. Sobie możemy tutaj zamknąć chyba już. O, od razu na wstępie powiem, że chyba zresztą to widać. Jest lepsza grafika, 3D tutaj drzewa są i w ogóle. Ponieważ no, nowy komputer. Ale to już mówiłem na poprzednim filmie w Minecrafcie. No i oczywiście też nowy program do nagrywania jest. Nie wiem jak to wyjdzie, ale zobaczymy. Tutaj powinno być trochę lepiej niż w poprzednim filmie, bo poszperałem w ustawieniach. Ale dobra, nieważne, to już sobie może najpierw zaczniemy budować te jakieś atrakcje. I chyba zaczniemy od tej kolejki. Może sobie przyspieszę czas, żeby mi się tam trochę kasa szybciej leciała. W ogóle zobaczymy jak to ona leci tutaj. No, pomału, pomału, ale idzie. To gdzie by tą kolejkę postawić? To jest, o to jest pytanie. Tutaj jest dużo miejsca. Tylko czy ludziom by się tutaj chciało iść? I oczywiście jakieś wyzwanie nam wyskoczyło. Także tego. Ostatnio nawiązane kontakty pozaziemskie rozpoczęły szaleństwo na obcych, które musimy wykorzystać. Marketing oczekuje, że obecność w przeciągu miesiąca 10 lub więcej atrakcji w stylu obcych znacznie zwiększy liczbę klientów. Jak również przyniesie dużą premię finansową. Czyli atrakcje tematyczne science fiction, liczba atrakcji 10, obecnie mamy 5, ograniczenie czasowe 30 dni, czy chcesz zaakceptować wyzwanie? Przesuniemy sobie. Tylko pytanie, gdzie my mamy niby 5 atrakcji w stylu science fiction? Bo ja tu widzę dokładnie jedną. To chyba raczej nie jest. No, ewentualnie to mogę jeszcze policzyć i... No... To raczej chyba science fiction nie jest, no bo to jest tylko po prostu zwykłe kino 3D. Nie wiem, jak oni to liczą. Chyba, że... chyba, że te windy. Może, ale... Reszta to nie wiem gdzie. Chyba, że one są liczone podwójnie. Ale nie, bez sensu trochę by to było. No nie wiem. Bo z budek chyba nie mam niczego takiego. Dobra, to sobie przesuniemy. I szybko sobie zbudujemy jakieś takie atrakcje, żeby nam tutaj kasa przyleciała, bo ten, bo nam mało jest jej, nie? Tylko tak, tutaj latający spodek sobie postawimy gdzieś. A może najpierw jakąś ścieżkę do tych atrakcji, tylko gdzie by te atrakcje postawić? Chyba tutaj jakoś bym postawił. Chyba najlepsze tutaj jest rozwiązanie tego. Tylko tak, może najpierw tutaj jakieś... O Jezu, no. Jakieś przejście tam zrobić. Powiedzmy w tym miejscu jedno. Nie tym, tym. O. Na dobrej wysokości to jest? Nawet nie wiem. Nie widać. To opuści się? Opuści, dobra. To sobie o tak weźmiemy. Tylko jeszcze o... Kurde, musiało teraz. Wypadł mi stąd. Ten. Chyba opuściłem to jedno, no. Nie. Sobie jeszcze jedno weźmiemy. Tu będzie tak. Już nie wiem czy to... może jakoś... Dobra, nie. Weźmiemy zrobić tak. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa.
Warcraft 2. To jest okej, chyba, tak? Tak, dobra. I to jest chyba już na równi, nie? To możemy sobie wziąć ścieżkę i zacząć tutaj stawiać. Tylko przejdzie. O, przejdzie, dobra. Czyli wysokość jest ok. No i tutaj jakieś atrakcje sobie zaczniemy stawiać, te science fiction. Tylko to drzewo by wypadało sunąć. I dobra. Mamy tutaj jakoś science fiction latający spodek. To sobie postawimy jakoś tu gdzieś. Ciekawe jak to kino tutaj lata. Trochę to jest nienaturalne. Ale co jest? Wiem, co się przestawiło. Chyba, jakie my tu w ogóle mamy te atrakcje? To jest 4 na 4. I... o! Fajnie. Kolejne dwie nam tutaj mamy. To jest 4 na 4 i też 4 na 4. Ale to są 3, a będzie nam brakować jeszcze dwóch. To nie wiem, może podwójnie postawię? Może to coś tutaj... Nie wiem, czy zaliczy nam, czy nie. Jak to policzy. Mało miejsca tu. Ale dobra, zaczniemy tutaj sobie może stawiać w ten sposób, że bitwa laserowa będzie tu. Tylko obrócić to w dobrą stronę by się przydało. O, chyba w tą stronę. I tu postawimy. Dobrą stronę? Tak. Dobra. Jeszcze tylko wejście i wyjście. To powiedzmy wejście niech będzie tutaj, czy tu? Dobra, niech będzie tu. Wyjście będzie tu. I sobie tutaj ścieżkę zrobimy chyba tak tą. Raz, dwa, trzy. Jest tam? Jest, dobra. Więc gdzie ta atrakcja tu? Może sobie najpierw to... Suwało się? Suwało. Więc sobie to teraz przetestujemy, otworzymy. Cenę zwiększymy do 1,50. Jest ok. Dobra, kolejne atrakcje na nas czekają. Czyli latający spodek sobie postawimy też tutaj gdzieś. O Jezu. Tylko to będzie latać. A potem jeszcze planetarium by się tutaj gdzieś przydało postawić. Tutaj... A, wiem. Może sobie tutaj przesuniemy tylko... Drzewa usuniemy najpierw. I przydałoby się to jakoś tutaj... Da się tak? Nie, nie da rady. Czyli trzeba po prostu teren tutaj obniżyć, wyedytować. Ile to było? Raz, dwa, trzy, cztery dotąd, czyli... Może to, o tak, wezmę. 4 razy. O, i tyle. Co mi się tu wziął? I stawiamy tutaj tą atrakcję, czyli latający spodek. Tak, dokładnie w tym miejscu. Chociaż właściwie nie, ale dobra, niech będzie i tu. Wejście, powiedzmy, będzie tu. Wyjście będzie, powiedzmy, tu. I jeszcze tylko ścieżynkę sobie tam zrobimy. Tutaj nie za bardzo. O, tak jakoś. I tu oczywiście jak zwykle te raz, dwa, trzy, cztery chyba wystarczy. Możemy przetestować, otworzyć i tutaj zwiększyć cenę do 1,50, chociaż nie wiem, może raz dwa powinienem to robić. No nie wiem. No i trzecia atrakcja, czyli to była... O! I kolejna! Trampolina zerowej grawitacji nam tutaj wyskoczyła. O Jezu, jakie to jest wielkie!
Nie sądziłem, że aż tak. I czy to nam tutaj wejdzie jakoś w ogóle? Przydałoby się tutaj znowu teren tutaj zmienić. Nie tu, tylko tu. O. W taki sposób. I sobie to tutaj postawimy teraz. Dzięki temu. Tylko obrócimy sobie w tą stronę, może. Tutaj byłoby wejście, a wejście zrobimy jakoś tutaj. Testujemy, otwieramy, cenę zwiększamy do 1,50. I przesuniemy sobie to... Znaczy nie przesuniemy, tylko tutaj ścieżkę zrobimy. Raz, dwa, trzy. Chyba tyle wystarczy, nie? Czy w ogóle jakoś tam idzie? Idzie, dobra. Już wygląda tak, tak wygląda, jakby nie szło jednak. W ogóle to lata w powietrzu, lewituje sobie. Ej no. Nie chciałem tak. Ale ścieżka jest. Jest. Więc jest okej. Dobra, kolejne tutaj już się więcej atrakcji nie zmieści. No chyba, że tu by się jakoś O nie, tutaj raczej nie dałoby rady. Więc ten sobie tutaj może jeszcze. A gdzie to? A, tutaj jest. Tylko. O, dobra. Tutaj mam się wyświetla ten od nagrywania. 5. No, nam wyświetla 5. A ja tu. Czyli tak, było 5, 6, 7, 8, czyli jeszcze dwóch brakuje. Czyli postawiłbym to. Dobra, postawimy sobie to gdzieś. Tylko gdzie? No tutaj by nie weszło. Więc tutaj. Gdzieś. Byłoby chyba najlepiej. Tutaj to też tak nie za bardzo. Ewentualnie tutaj gdzieś z tyłu. Ale dobra. To sobie postawimy może, jak tu będzie ścieżka z tej strony. Nie będziemy tej ścieżki robić jakoś zawiłej takiej, więc tutaj sobie gdzieś postawię. Tam i tak raczej nic się nie zmieści, chociaż w sumie jakby się zmieściło, to byłoby dobrze, więc tutaj to postawię. Jak najbardziej wysunięte. I wejście będzie tu, powiedzmy. No nie chciałem tutaj wyjść, ale skoro tak, to a chociaż właściwie nie, dobra, mogłem zmienić przecież. Tu. Chociaż, ja wiem, może tam byłoby lepiej. No zaraz zobaczymy sobie. Może tylko te rośliny usunę. Raz, dwa, trzy. Chyba wystarczy, bo i tak tutaj. Chociaż nawet wystarczyłoby dwa. To jest mało miejsca na tych ludów. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Testujemy. Otwieramy i cenę zwiększamy sobie do 70, 80. Dobra, czyli mamy 8 atrakcji. Bo powiedzmy, że za zwolnię i przesunąć już drugi raz nie mogę, nie? Czy chcesz tak. Zobaczmy tylko, jak to teraz wygląda z tym. Nie no, nadal mam 5. Co za bezsens. No to jak mam to zrobić w takim razie? No to czemu mi tego nie zaliczyło? Co za głupota. O jejku, 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 zaraz. Jakie mam to? Jakby to tutaj zrobić, żeby zaliczyło mi. O, a tego nie było. To jeszcze to postawię sobie. ZZZ w tą stronę.
Tutaj, czy może tam? No kurde, nie chcę tu. Chcę tu. O, właśnie, w tym miejscu. Bo tutaj pewnie... Nie, tutaj nie da ra... O, tutaj by dało radę jeszcze postawić to. Lewitujące, ale okej. Okay. Skoro jest... To jest okej. Okay. Dobra, tylko jeszcze tutaj jakoś wejście. Może powiedzmy tutaj. Czy jednak jakoś bardziej tu, tu? Dobra, powiedzmy tu. Żeby tam jeszcze jakaś atrakcja wyszła. Chociaż i tak to by pewnie nic nie zmieniło. Raz, dwa, trzy. Baba jego patrzy, tak. Tutaj 3 wystarczy, więc sobie zrobimy atak. No i testujemy, otwieramy sobie cenę, zwiększamy do 80. Zobaczymy teraz, jak to wygląda. Nadal mamy 5, więc nie wiem, o co chodzi, jak zwykle to jest zbugowane. No Jezus Maria, ja nie wiem. Nie rozumiem tych wyzwań. No zobaczymy, no właśnie, może zobaczymy, jakbym tu tutaj zrobił. Fajnie, mamy już 16 minut nagrania, a dopiero jeszcze żadnego tutaj. O! A to jak to się stało? Dobra, dziękuję bardzo. Za chwilę zakończymy sobie odcinek, tylko może z wyzwaniem jednak to skończę. Skoro wyzwanie nam dali, to trzeba je zrobić, tak? Ale bardzo się cieszę, że się tutaj to zrobiło tak szybko. Ale kiedy? To jest naprawdę dziwne. Na swoim prywatnym save'ie o wiele dłużej grałem i nie mogłem tego, a miałem, nie mogłem tego ten zaliczyć, a miałem więcej atrakcji. Więc ja nie wiem, jak to ja zrobiłem. Chociaż grałem już dosyć dawno, parę miesięcy temu, więc... W sumie nie wiem, jak to tam grałem. Może nie podniosłem cen za atrakcję. No zobaczymy. Albo i nie. Bilety wstępu do parku. Co? A, o Jezu, nie to. Patrzę. Bilety na przejażdżki. No, no to rzeczywiście całkiem nieźle tutaj idzie. A wartość parku jaka jest? Wartość parku. No, nieźle, nieźle. Ale dobra, skończmy to wyzwanie. Może się nam uda, albo i nie, bo widzę, że tutaj już mało czasu zostało strasznie. Może zatrzymamy sobie. I to sobie zamkniemy. I zobaczymy, jak bym postawił tutaj jakieś... Nie to. Gdzie były te... Tutaj. To? To. Jakbym postawił to sobie, powiedzmy tutaj. Czy to coś da? Nie da, więc ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Zostawiam to. Kurde! A ja chciałem jeszcze tutaj rozbudować ten basen ładniej. Tutaj, takie, takie schodkowo. No ale już trudno. Ważne, że zaliczone są zadania. Tylko nam jeszcze jedno zostało. 610 tam było, nie? 610. Sobie czas przyspieszymy, żeby nam tutaj kasa leciała, żeby nas było stać na... Czy długi czas przyjazdu, a co to jest to? O! Co to za lag był? Przepraszam bardzo. Jaki długi czas przyjazdu? A to dlaczego oni tam siedzą w środku w ogóle? Co oni się zbugowali? No Jezus Maria! Fajnie, tak, wiem. Jak ja tego nienawidzę. Dlaczego te atrakcje się bugują? Budują, chciałem powiedzieć. Dobra, i powiedzmy sobie... Zbudujemy jakąś taką atrakcję. Może... powiedzmy to. Długość przejazdki. Nie, nie. I tak. Stać nas? Nie do końca. Dlatego sobie weźmiemy pożyczkę tu. Proszę bardzo.
Pożyczka. Jest. Powinno być na stać już. Sobie tylko to tutaj postawimy. Dawaj szybko, halo, halo. Tylko w dobrą stronę trzeba obrócić. A tam coś jest? Tam coś jest tutaj. A nie, to jest dobra. Granica parku. To nieważne. Właśnie, gdzie ta granica parku? Bo się by przydało tak tutaj przy granicy właśnie postawić jakoś. I to dlaczego tutaj nie mogę tego... O, tutaj już mogę. Sobie przesunę może bardziej w tą stronę. Też może nie. A tutaj? O, tutaj chyba byłoby najlepiej. Zresztą po co ja to się tutaj tym zamartwiam? I tak wystarczy przetestować i otworzyć. No i zakończyliśmy. Następny jest nowy projekt kolejki. Okej. Okay. Też może jak wrócę kiedyś to tutaj, chociaż wątpię, nie wrócę raczej. Ale sobie zrobię tak, o. Chyba jest wszystko. Dobra, to sobie wychodzimy. 21 minut, no ładnie. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że będzie pół godziny lub więcej. Ale fajnie. Tak. No to tamte okno nie zwracajcie nawet uwagi. Nie wiem, dlaczego to się wyświetla. Próbowałem tutaj robić różnych rzeczy. Wydaje mi się, że jest ok, a nadal to się wyświetla, więc nie wiem, o co chodzi. Halo? Wyszedłem? Czy nie wyszedłem? Jak to mam wyjść? Zapisałem już tę grę. No. Co? Nie można... A ja zapisałem to w ogóle? Kurde, nie wiem, już w końcu nie przeczytałem, co tam się wyświetlało. To jest nieważne. No, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście w następnym odcinku sobie zrobimy straszne jezioro. A na dzisiaj to wszystko, więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, no i do zobaczenia w kolejnych filmach.